Hej, hej, kochani, witajcie w nowym vlogu. Tu jakieś dziwnie się światło odbija. Widać takie pasmo na tym lustrze, nie wiem, czy to widzicie. Mamy czwartek, dzisiaj jest dzień wolny, więc my zaraz idziemy do naszej ulubionej knajpki na obiad. Znowu bez śniadania, nie tylko dzisiaj kawę wypiłam. Mam na sobie naszą sukienkę Flexi. Ja już wam ją pokazywałam, tylko że ona się wyprzedała i wróciła znowu. Ona jest super na takie dni jak dziś, bo cały czas zapowiadają, że idzie fala upałów, że ma być 30 stopni i jest bardzo ciepło, ale jest tak 21 stopni, więc takie sukienki są idealne na taki dzień jak dziś, jak jeszcze nie jest tak, wiecie, super, super upalnie, żeby hasać w jakiejś sukience na ramionczkach, ale już też może na bluzy i jeansy za ciepło, więc idealnie i ją możecie sobie tutaj regulować, możecie ją opuścić na prosto, wtedy będzie dłuższa, jeżeli chcecie taką luźną tunikę, albo możecie sobie podciągać tutaj tak bardziej sexy ją zrobić, no to już jak wam pasuje, ja oczywiście noszę na jedno ramię, są też inne kolory i do tego włożyłam sobie różowe konwersy, a do nich mam takie skarpetki różowe z białym takim mankietem i stwierdziłam, że sobie ja włożę, Boże, zabiję się, tak coś innego się tutaj zadzieje. No do tego oczywiście standardowo mój worek do białej nogi, bo w tym temacie się tutaj nic nie zmieniło, tylko ją wysmarowałam balsamem i tak. Ale zobaczcie, że już prawie nie widać mojej blizny na kolanie i tylko tutaj troszeczkę jeszcze ten siniak widać, ale już praktycznie mi wszystko zniknęło, bo ten siniak tu, na piszczel Boże, nie umiem tego pokazać, o, ten, to jest ten, to jest siniak, który został w miejscu, gdzie miałam złamany ten piszczel, już prawie tego nie widać. I blizna na kolanie też, no jeszcze trochę ją widać, ale już zjaśniała, więc nie odcina się tak bardzo, także spoko. Pokazuję wszystkim, którzy też mieli operację i się martwią, że może im to nie zniknie, to nie. Mnie to zniknęło, także słuchajcie, nie martwcie się. Będzie dobrze. Ja tak wyglądam w nocy, słuchajcie, była straszna ulewa. Straszna, było mega ciepło. Było chyba 18 stopni, ale ściana deszczu po prostu. Więc mega nam podlało roślinki. No a dzisiaj właśnie mają przechodzić w ogóle przez całą Polskę burze. I to takie dosyć niebezpieczne, mam nadzieję, że nas ominie. U nas tak jakoś się tak chmurzy zbiera, jakby chciała, nie mogło, nie wiadomo, czy to będzie jeszcze padać, czy nie. Mam nadzieję, że nas ta burza dzisiaj ominie. Także słuchajcie, jeszcze raz wam się pokazuję, tak wyglądam i my lecimy. A w ogóle muszę wam coś pokazać. Zobaczcie, tutaj jest moja grządka i tu cały czas jest takie wygniecione jakby, nie? I na początku myślałam, że może właśnie jak pada deszcz tak mocno, to po prostu się tu i ten kwiatek cały czas jest taki, o, widzicie, on się kładzie. Na początku myślałam, że może on jest za ciężki, się kładzie, ale tutaj to takie trawy wygniecione i lew, mów, co widziałeś dzisiaj. Królika. Kizaka. Zająca. Zająca. Zająca, no zająca. Wylazł spod tego i już, i kilka razy mówię, słuchaj, to coś tu musi żyć, bo tu jest cały czas wygniecione, tylko jak on tam... Jest taka norka. Jest, bo tam jest... Ale żeby to, czy to możliwe, że sobie zając? Nie wiem, no jakieś norki zające chyba sobie robią, nie? Sushi, co, patrz, co sushi robi? Co ty robisz? Nóżka wpada. Chodź. Nie chcę. Co ci jest? Chodź, idziemy na spacer. Chodź, Suszek. Chodź, idziemy na spacer. Chodź. Chodź, na spacerek idziemy. Chodź. Co się stało? Nie chcesz iść na spacer? Także słuchajcie, chyba mam mieszkańca tutaj. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby on się nie bał tutaj przy zwierzętach, przy nas tak mieszkać, przy psie. Chociaż ten pies to mniejszy niż zając, nie? Ale zając też był malutki. Tak? Tak? Mhm. No może na noc tutaj sobie zimuje, nie? Może lało i się chowa, nie? Może. Ładnie jest, co? No. Imprezka jakaś? Słychać. Ludzi, no. Myślałam przez chwilę, że to kaczki, ale są ludzie. Niesamowite. Tutaj tak rzadko widzimy ludzi, że w ogóle tutaj przyjdzie człowiek, wow. Albo słychać, albo jedzie samochód, to wyglądam przez okno w ogóle, co tu się dzieje, nie? Tak. Taka chmura, że to może ludno dzisiaj.
Nic nie lunie. Przejść, tutaj nigdy nie wiadomo, nie? Nie. Tylko jest tak parno. Parno jest, jakby miało padać na 100%, ale wczoraj cały dzień tak było parno. Ale dzisiaj chyba bardziej. Może nas minie tutaj, to nie wiadomo. Nigdy nie wiesz. Nad jeziorami się nie sprawdzają. Głaszczesz? Przepowiednie. Trawy. Trawy? Tak. Borek, idziesz? Idzie. A Borek idzie z nami na obiad? Idzie. Idzie dzisiaj. Dzisiaj święto, to go zabierasz. Tak. Matko, jak idę, to czuję, że mam pajęczyny. Zresztą to widać, bo o, już jestem cała obleziona. To jest pełno pajęczyn, nie? Tak. Wszystko przykleję. Ale nie ma jakoś dużo pająków. Nie, mam to znaczy... tak, Biedronkę. Rozmawialiśmy o tym. Zabierz ją. Na podobno dobrze zabrać i ten. Posadzić na drzewku, jak są mszyce, żeby zjadała. Motyli jest pełno. Dużo już jest motyli. Ale już cała jest płak. Słońce. Żaglówka. Aha. Żagluwa. A to stanął też na no. Z vlogu i vloguje. Co tam jak masz? To, było? To była botwinka? Botwinka dziadka Julka. Zobaczcie, z smażonym domowym makaronem. Mm. Ciekawe, nigdy nie jadłem takiej zupy ze smażonym makaronem. To jest taki alabarszczyk czerwony, tylko z takimi smażonymi konserkami z boczkiem. No bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. A dobre? Dobre, bardzo dobre już. Teraz robimy mieszkanie. Ja dla siebie i dla ciebie dostałam kotlet. Dla mnie i dla Sushiego. Tak. A to twoje też bardzo dobrze. Też się nad tym zastanawiałam, też wygląda bardzo dobrze. Sandacz, słuchajcie. Dzisiaj słoń schabowy, alew, zdrowo, fit, sandacz. A sushi czeka. Smacznego. No nie wstydź się. Zvloguj swoje ciasto. Chociaż są dwa te. Są kawałki bezy. Beza jest super. Ale sos. Ten sos był w bezie też. Tak, pycha. Więcej sosu. No, pieszczoszek, słodziaczek, no. Bezy nie chciałeś, tak? Obiecaliśmy jej na Dzień Dziecka. No właśnie. Ale w sumie dopiero pierwszy raz jest tak ciepło, tak, że możemy dać bez żadnych obaw. Przekonasz o czym różnym. Dobry lód. Dobry lód, tak. Pyszka. Och. Och. Obróć teraz właśnie. Hej, hej, witajcie. Wczoraj... hej, hej, witajcie. To będzie vlog dwudniowy, ponieważ wczoraj już dużo nie nagrałam. Ponieważ dzisiaj przyjeżdżają rodzice, więc wczoraj cały dzień sprzątaliśmy, ogarnialiśmy i tak dalej. W sumie dzisiaj będzie część druga. Jeszcze musimy jechać na zakupy, bo świeże warzywa, pieczywo i tak dalej, i tak dalej. I chciałam wam tylko pokazać, co mam na sobie, bo na szczęście mam przepiękną pogodę i się zrobiło mega ciepło. Ja w ogóle wyjęłam moje czerwone Birkenstocki chyba. I do tego mam sukienkę. Dobra, i do tego mam sukienkę, którą wam pokazywałam w ostatnim holu z H&M. Ona jest śmieszna, taka tu na ramionczka, trochę wycięta, tu ma takie... A, w ogóle patrzcie, ją źle noszę. Widzicie? A, bo ona jest tak. A, słuchajcie, tak sobie założyłam, ale tak też ją może. I to wygląda tak, Kiciunia, też tak uważasz, nie? Że tak można nosić? Czekaj, bo teraz ja tego nie zrobię, się zaczepię długo. O. Mhm. O, Kicia. O, widzicie, ona jest taka. Spoko, naprawdę spoko. Ona była jakaś taka taniutka. Ojejku, ktoś by się chciał pomijać od rana, tak? No zaraz będziemy się głaskać, tylko pani nagra. Dobra? Chcesz ozdobić pani stopki, tak? Tak, bo pedi nie zrobione, to kotek zasłoni swoim pięknym ciałem. O, także widzicie? Ona jest taka naprawdę... No,
naprawdę spoko. I tutaj jest taka, o jakby, no sekundę, dobra? Dasz mi sekundę? Czy nie? A całą noc mi spała tutaj, a jest naprawdę, jest tak ciepło, nawet w nocy było chyba 20 stopni, a Kicia tutaj mi spała i było mi tak gorąco. Ale nijak się nie da kotu przetłumaczyć, no. Więc tak, bardzo fajna sukienka, ona też chyba była w innych kolorach i powiem wam, że chyba zaraz pójdę, jeżeli są dostępne, to sobie jeszcze zamówię jakieś inne, bo jest świetna i jest taki niegniecący się ten materiał. Jest mega wygodna, nie mam stanika do niej, naprawdę spoko. I się bałam, że będzie za krótka, no jakaś ona bardzo na wyższe dziewczyny niż ja, to już raczej bym nie polecała, ale z tyłu jest wszystko ok, także możecie śmiało brać. Ciekawe, czy jeszcze jest dostępne. Jeżeli tak, to wam bardzo polecam, także słuchajcie, dzisiaj uważam sezon wakacyjny za otwarty, bo po raz pierwszy mam sukienkę właśnie taką typowo letnią i klapki na sobie, także włosy mam spięte, bo jest bardzo ciepło, jak jest bardzo ciepło, to nie lubię mieć rozpuszczonych włosów, bardzo delikatny makijaż, raczej taki SPF i tylko trochę różu i usta. Ja tak wyglądam i zmykam, bo zaraz ktoś do nas tutaj przyjeżdża i musimy coś ogarnąć, także chciałam wam się tylko pokazać i tak jak mówię, to będzie taki vlog dwudniowy dzisiaj. Wróciliśmy z zakupów, jest ze 30 stopni. Tomek jeszcze podjechał jedną rzecz załatwić, ja tu już zaczynam garniać, zamknę, żeby nam żadne muchy nie wpadły. Było tyle ludzi, słuchajcie, zero dystansu, zero maseczek, zero rękawiczek, zero niczego. Ale po prostu masakra, długi weekend. Pokażę wam dwie moje zdobycze. Tomek już był tak zły, że chciał jak najszybciej wyjść, ale udało mi się pochwycić w Biedronce. Zobaczcie, mam jeszcze jedną hortensję. Candlelight, taka blado zielona za 22 zł i róża. Polska róża szczepiona w donicy. O. Widzicie, taka naprawdę spora. Więc postawiłam je tutaj, żeby się zapoznały hortensje. I na razie w cieniu. Zobaczymy. Będzie czas, to je wkopiemy dzisiaj, jak nie, to już po weekendzie. A ja, słuchajcie, zaczynam rozpakowywanie tutaj. Cóż, już na kanapie, tak? A w domu jest przyjemnie, jest tak chłodno, przyjemnie. Tak, worek? Położyłam tutaj wszystkie rzeczy i to jest właśnie taki haul, który wam rzadko nagrywam. A potem mi ludzie mówią, że nie mam warzyw i tak dalej, ale tu na przykład mam, tak, będę robić na grilla grillowane cukinie, papryki, do tego będzie cebula. Tak po prostu w przyprawie, w marynacie i zgrillowane. Dwa spraye na komary, szczypior do pomidorów, a właśnie nie widzę, to jest bardzo zagadkowe, bo nie widzę pomidorów. No dobra, tu mamy tak, marchewki, piwo, jakieś napoje, wódka, karkówka, waciki, takie rzeczy. Tutaj różne, chleb na, to będzie chleb na grilla, to też, to do zamrożenia, bułki do zamrożenia na śniadanie, ogórki i czosnek będę robić, caciki, a jeszcze pieczarki też zrobię grillowane, caciki, więc właśnie jogurt. Jogurt grecki, cebula, o, tam jeszcze ziemniaki, nie było żadnych innych, więc wzięliśmy takie z Biedronki, chyba francuskie czy jakieś tam, ale nie było już, po prostu wszystko powykupywane, wiecie? Wszyscy się rzucili. Martwi mnie to, że nie widzę tych pomidorów, mam nadzieję, że zostały gdzieś w samochodzie, a nie w sklepie gdzieś utknęły. Także słuchajcie, ja zaczynam tutaj myć warzywa. Jeszcze zrobimy sobie jakieś śniadanie, bo my też śniadanie nie jedliśmy. I zaczynam powoli przygotowywać. W termomiksie zrobię chyba caciki. Jeszcze chcę zrobić sałatkę grecką. Tak, żeby było coś do grilla. Mam ogórki małosolne, te moje. Mam nadzieję, że już są dobre. No i tak to wygląda. Kicia, zobaczcie, jak obwąchuje koszyk. Co tam ciekawego kot wyczuł? Zapachy ze sklepu, tak? Patrzcie. Ale ciekawe, jakieś tam zapachy ze sklepu. Ciekawe rzeczy, tak? Bardzo, bardzo.
Trzeba jeszcze w środku wąchać, tak? Hej, zobaczcie, jaki pasażer na gapę. Chciał się do domu dostać i musiałam wynieść, bo ktoś tu się nam do domku ładował. Zobaczcie, jaka ładna. Uj. Kicia ją widziała, jest bardzo zaintrygowana tym. Dobra, tu jest pan żaba, tu jest kot, a my idziemy gdzieś, może na łąkę cię wyniesiemy, co? No, czekaj, czekaj, czekaj. O! I wolność. No idź. Patrzcie, nie chcę zejść. No idź, żabo. O. Teraz. Ale są świetne. Słuchajcie, jest tutaj tyle ropuch. Właśnie żab, ropuch. Ktoś kiedyś pokazywałam taką zieloną żabkę. Umownie nazwijmy ją żabką. To ktoś pisał, że to jest chyba rzekotka, czy jakoś tak to się nazywa. Nie wiem, nie znam się. Ale pani, która tutaj mieszka poprzednio, mówiła, żeby latem koniecznie zamykać drzwi garaż, bo po prostu żabki szukają cienia, chłodu i próbują się do domu dostać. Tak wygląda nasza łąka kwietna. Na razie bez kwiatów, jak widzicie, no ale generalnie coś tu rośnie. O, Kicia, a ty za mną, chodź tutaj, chodź, nie trop żaby, dobra? Chodź. No, tam już jest żaba, a kot tu. Tomek z sushi mają drzemkę. Aś zabrałam za pracę w ogrodzie, bo jakoś tak, nie wiem, potrzebowałam pobyć na świeżym powietrzu i... No i nie wiem, generalnie jakoś tak się dotlenić. Nie będę sobie wam się pokazywać, bo wyglądam strasznie. W ogóle ostatni raz się do was odzywałam w piątek. Tak, Kiciunia. O, Kica tam ta żabka. W piątek, dzisiaj mamy poniedziałek. Rodzice dopiero dzisiaj wyjechali. Super był weekend, bardzo fajnie było. Pogoda też nam dopisała, było w miarę ciepło. Także będę wam opowiadać, będziecie mieć kadry z ogródka. O, a tutaj, słuchajcie, myśleliśmy, to jest taka mieszanka łąki kwietnej i trawy. Jak na razie widzę tylko trawę, ale to nawet dobrze, bo zobaczcie, chciałam tutaj, tu gdzie był ten taki łysy teren, czymś zapełnić. I po prostu tylko ją rozsypałam na ziemi, nic z nią nie zrobiłam. Potem podlałam wężem i o, widzicie te wszystkie zielone przyczółki, tu. To właśnie mi trawka wyrasta powoli, także słuchajcie, super. Nic nie kopaliśmy, nie przekopywaliśmy, bo już nam się nie chciało. A pokażę wam jeszcze tutaj, od mamy dostałam takie piękne piwonie. Zobaczcie, jakie ładne. Stoją na zewnątrz, bo niestety cały weekend mnie strasznie męczy alergia i nie chcę ich wnosić do środka. Aha, nie wiem, czy wam o tym mówiłam. Chyba tak, że tutaj cały czas były położone te kwiaty tak jakby podeptane i wiecie co, zajączek mieszkał u nas pod werandą. Także i Tomek ma gdzieś filmik nagrany, także jak nie zapomnę, to może wam wrzucę. No tutaj nasze komarzyce stoją i tutaj trochę pieliłam grządkę, bo wiecie, mi się podobają takie zarośnięte, dzikie chaszcze, ale mama powiedziała, że jak tego nie wypielę... Czekajcie sekundę, muszę zdjąć rękawiczki i się podrapać. Kicia, a ty gdzie tam idziesz zwiedzać? Kicia coraz odważniej, ale dobrze, niech sobie, jak jestem tutaj, to niech sobie pochodzi też kotek po ogrodzie. Więc więc mama powiedziała, że tutaj właśnie ta róża na przykład mi zaczyna tak od dołu sychać, bo była za bardzo zarośnięta różnymi chwastami. Więc wypieliłam tą grządkę, ale jakoś tak nie do końca, bo w sumie nie do końca, nie wiem, nie wszystkich roślin jestem pewna. Niektóre, te, które są chwastami, to wiem, ale czasami nie wiem, czy to jest chwast, czy to jest może coś, co sama zasadziłam. Także na razie to tak przeżydziłam. Postawiłam tym roślinkom patyczki, bo właśnie no niestety zostały podeptane przez zające. I wszystkie się położyły. Całkiem są ładne.
Zobaczcie, takie dzwoneczki. No tak, tu sobie rośnie hortensja. Chodź, Kiciunie, idziemy tutaj dalej. A tutaj jeszcze, to Wam pokazywałam, jeszcze nie wsadziliśmy, ale stoi jeszcze jedna taka róża, ciemnoróżowa i hortensja. I od mamy dostałam jeszcze takie piękne goździki. I też je gdzieś wsadzimy. I tutaj taki kwiat, nie wiem jak on się nazywa, ale on jest do domu raczej chyba, prawda? Muszę to mamy dopytać, ale wydaje mi się, że tak. Wysiałam jeszcze dwa domki, karmniki właściwie dla ptaszków. Tutaj jest jeden, a tutaj jest drugi. Letni, aloha. Widzicie, jaki fajny. I to się podnosi, tam się wsypuje jedzenie i tutaj mogą siadać i sobie jeść. No tutaj mamy nasze karmniki. Ej, alergia mnie męczy straszliwie, słuchajcie. No i tak, tutaj robię ten nawóz z pokrzyw. Także już mi tam fermentuje, zapach jest ciekawy. Będę podlewać nawozem z pokrzyw. Tutaj nasturcje mi ładnie wyrosły, ta mieszanka sałat mi fajnie rośnie. Poziomeczki mi chyba zaczynają wyrastać, ale fajnie, a tu jakoś mało. O, i tu też, wcześniej nic nie rosło, się bałam, że nic z tego nie będzie. To jest kolendra i... Kolendra nie pamiętam co, ale wygląda jakby tylko kolendra chyba wyrosła, ale jakaś taka nie jest za duża. Ja ją wysiałam chyba w marcu, czy tam pod koniec kwietnia. No, za zimno było. O, tutaj w ogóle też jakie ładne nam... Zobaczcie, kwiatuszki wyrosły. O. Kiciunie, ale za furtkę to nie chodzimy sami, wiesz? Kitek. Proszę, jak kot sobie dzielnie zwiedza. Pani bardzo dumna z ciebie. Tak? Nie, już wracamy do domku. Wracamy do domku, ale ja kota nie... Kiciunie, nie wiem dlaczego ona czasami zachowuje tak, jakby myślała, że ja ją zaganiam do domu. No posiedzisz sobie, tak? Pani będzie pielić grządkę, a kot będzie siedział i obserwował przyrodę, tak? No masz mnie gdzieś. Słuchajcie, ja widokiem Kici naszego domku i ogrodu ja się z Wami pożegnam takim sklejanym z 3 dni vlogiem. No dzisiaj właśnie chciałam jeszcze tutaj porobić rzeczy w ogródku. No zresztą ten vlog no będzie taki sklejany, a już od jutra zaczynam vlogować normalnie, jak rodzice. O, tu. A widzieliście moje piękne rękawiczki. No, jak rodzice byli, to wiecie, chcieliśmy im poświęcić 100% czasu, a nie nagrywaniu filmów, więc tego nie vlogowałam. A tak. No i tak jak mówię, już od jutra wracamy do vlogów, także trzymajcie się ciepło. I na koniec może troszkę śpiewu ptaszków.